Cześć, z tej strony numizmatyk 3 RP. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, która za niedługo trafi do sprzedaży. A mowa tutaj o monecie, która rozpoczyna nową serię monet w polskie wieże. Moneta, która za niedługo trafi do sprzedaży, ma tytuł Polska Rodzina. Moneta ta ma nominał 10 zł i jest wykonana w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm. Waga 14,14 g. Wykonane z templem lustrzanym. Przewidywany nakład to 10 000 sztuk. Rand tej monety jest gładki, a moneta dodatkowo posiada druk UV. Data emisji tej monety to 10 maja 2023 roku. Cena emisyjna 220 zł. Na rewersie centralnie widzimy postać mężczyzny i kobiety z dzieckiem na ręku. Wzdłuż brzegu półkolem z lewej strony kwiaty, postać dziewczynki i chłopca z piłką, wózek dziecięcy i wizerunek kota oraz z prawej strony kwiat w kolorach jasno-niebieskim, żółtym i zielonym. Dom w kolorach pomarańczowym, żółtym, brązowym i niebieskim, postać dziewczynki z flagą i wizerunek psa. Całość w stylistyce dziecięcego rysunku. U góry półkolem napis Polska Rodzina, pod nim serce w kolorach białym i czerwonym. Na awersie u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy oraz napis 10 zł. U dołu zarys postaci kobiety z dzieckiem na ręku. Trojga dzieci i mężczyzny, trzymających się za ręce. Powyżej postaci napis Ojczyzna, Rodzina, Rodzin. Nad nim stylizowany dach domu w kolorach białym i czerwonym. Podtrzymywany przez mężczyznę. Wzdłuż górnej krawędzi półkolem napis Rzeczpospolita Polska 2023. Projektantem rewersu i awersu jest pani Urszula Waleszak. Przypominam jeszcze raz, jest to pierwsza moneta z nowej serii w polskie wieże. Moneta ta ma 10 zł i to są, jeżeli chodzi o parametry, są zachowane dla wszystkich 10 zł, które do tej pory wychodziły. Tutaj nie ma nic, że tak powiem, poza standard. Takim ciekawostką jest tutaj na pewno ten druk UV, który jest taki rzadszy i ciekawszy. Data emisji 10 maja 2023 roku. Cena 220 zł i tutaj uważam, że ta cena jest za wysoka. Powinna zostać ona obniżona przynajmniej do tych 180, poniżej 200 według mnie. Te 10 złotówki powinny kosztować. A tutaj cena rośnie, a nie maleje. Jeżeli chodzi o samą monetę, moneta jest w mojej opinii ciekawa. Ładna według mnie też. Fajnie się prezentuje. Ja planuję ją kupić z kilku powodów. Pierwszy powód, po pierwsze, w mojej ocenie jest ciekawa i ładna. Po drugie, jest to pierwsza moneta, tak jak już wspomniałem, z serii w polskie wieże. Nie wiem, ile monet będzie przewidzianych w tej serii, jak one będą wyglądały, ale przeważnie te pierwsze monety z nowych serii w późniejszych czasie się cieszą dużą popularnością. Dlatego ja osobiście chcę ją teraz zakupić. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmiku i wysłuchanie. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie również kupić tą monetę, jak ją oceniacie, jak oceniacie tą nową serię, czy ona ma jakąś przyszłość, czy nie. Ja szczerze podejrzewam, że wyjdzie jeszcze może kilka monet i to tyle. Nie będzie jakaś ona duża ta seria i nie przewiduję też, żeby się jakoś cieszyła dużą popularnością. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale bardzo Was proszę o komentarz i co Wy o tym sądzicie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.